Serdecznie witam domowych majsterkowiczów. Dzisiaj jak rozklęcić odkurzacz biorący Philips. Potrzebować będziemy śrubokręta takiego długiego z takim krzyżakiem na końcu i zwykłego śrubokręta. Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, jest po prostu rozłączenie całości odkurzacza, czyli tą górę ściągamy. I z góry, żeby to rozebrać, musimy tutaj odkaczyć z jednej strony i z drugiej strony delikatnie wsuwamy śrubokręt, to takie są zatrzaski i wtedy nam wychodzi. I mamy tu dojście do śrubek łączących tą górę z dołem. Wyciągamy te blaszki, przewracamy na drugą stronę, z drugiej strony musimy odkręcić tym długim śrubokrętem dwie śruby, które się znajdują tutaj i tutaj. Do tego właśnie potrzebny jest taki długi śrubokręt. Odkręcamy dwie śruby, jedna jest tutaj, druga jest tutaj, z tej strony. Wtedy ściągamy tą wierzchnią pokrywę. Następnie ściągamy ten dzyndzel do zwijacza kabla. Taką osłonę ściągamy. I następnie. I teraz musimy właśnie tym długim śrubokrętem, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery śruby odkręcić. Śruby mamy ściągnięte. Może się zdarzyć, że tam jest jakieś takie specjalistyczne śruby, to musimy wtedy użyć takiego śrubokręta, żeby po prostu nam pasował te śruby. I ściągamy górę pokrywy. Mamy tu dojście do całego naszego odkurzacza, silnika, zwijacza, przełączników, filtra przeciwzakłóceniowego. A że najczęstszą przyczyną wszelakich uszkodzeń sprzętu elektronicznego jest po prostu brud, bierzemy je i odkurzamy po prostu. Mamy drugi odkurzacz, drugim odkurzaczem, który na sucho, elegancko odkurzamy odkurzacz odkurzaczem. Po dokładnym odkurzeniu możemy ostatecznie użyć denaturatu, czyli używamy jakiejś chusteczki jednorazowej denaturatu i resztę naszego pyłu, brudu usuwamy dokładnie. Można też użyć jakichś patyczków w jakichś trudno dostępnych miejscach, też wyciągamy nasz brud, wszystko pomalutko sobie oczyszczamy. Oczyszczone wnętrzności naszego odkurzacza składamy, uważając tutaj, żeby nam się ta uszczelka nie podwinęła oraz tutaj ta prowadzenica do kabla, żeby nam nie wypadła, także te zatrzaski, żeby nam nie wyszły. No i najważniejsze, tutaj musimy wycelować, to jest takie rozcięcie, żeby tam na guma z kabla akurat tutaj pasowała wyjście. Ładnie to wszystko leży. Nakładamy naszą górną pokrywę, dopasowujemy ją, żeby nam ciasło weszła tak jak trzeba. I później na wierzch nakładamy jakąś prowadnicę chyba powietrza i cały zadań. Całość musimy skręcić i spasować, tak żeby tutaj nam ten wiatr wystawał na zewnątrz. To będzie dobrze, dokręcamy dosyć mocno nasze śrubki. Jak mamy już dopasowaną, skręconą naszą budowę, umieszczamy ten drut, który służy do włączania zwijacza przewodu. Musimy tutaj trafić, po prostu spróbować, czy nam działa. I skręcamy dalej. Nakładamy górną pokrywę. Musimy tutaj ucelować też właśnie dzyndzelek do zwijania, jak teraz, i tymi śrubami, co były, dokręcamy. Z drugiej strony też dokręcamy naszą śrubę. Następnie umieszczamy tą taką sprężynkę, tutaj jest taka prowadnica. I na to nakładamy nasz
przycisk. Tak wchodzi wahadłowo. Jeszcze raz warto spróbować, czy działa, wchodzi, czy nie wchodzi, wbijacz. Zaraz mi zakładać resztę, czyli wkładamy tą ozdobną osłonkę. Tu trzeba obserwować z jednej, drugiej strony. Staram się potem zaczasnąć. I mamy skręcony nasz odkurzacz. Możemy dalej go zużywać. Oczyszczony, zakonserwowany. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że mój sposób na oczyszczenie, ewentualnie naprawę odkurzacza przydał się Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na inne filmy, nie tylko kulinarne. I po scriptum, zapomniałem o tych śrubach. W pokrywie dolnej też należy je podokręcać. Przeczyścić sobie tutaj ten taki filtr. U mnie już trochę jest zużyty. Założyć. I to by nie tyle. Dziękuję.